Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam do ogłoszenia w zasadzie mały konkursik dla tych, którzy śledzą mnie przede wszystkim na Facebooku, a także na Snapchacie, Instagramie, poza YouTube'em oczywiście. Będzie dość jasne, co zbliża się w moim życiu i gdzie jadę za około półtora tygodnia. I właśnie w związku z tym chciałbym zrobić takie wprowadzenie do tego, co będzie się działo w sezonie 2017 w Roadlogu w tym roku. Dość często pod filmami pojawiają się pytania o to, jaki utwór został użyty tutaj, a jaka to jest piosenka. Słuchaj Damian, a jakiego kawałka użyłeś tutaj? Szczerze mówiąc, nie zawsze mam czas, żeby to śledzić, nie zawsze mam czas, żeby to odpisywać. Nie pamiętam wszystkich tytułów, ale biorąc udział w tym konkursie, możecie sobie nawzajem pomóc. Mianowicie, kilka odcinków Roadloga 5 już jest w tym momencie online i ci, którzy będą dość szybcy i zareagują dość szybko po tym wideo, mogą, że tak powiem, zdobyć przewagę nad innymi. Do wygrania może nieduża nagroda, ale myślę, że taka fajna, symboliczna, mianowicie dla 5 osób, które zbierają najwięcej punktów w tym konkursie, poproszę ich o adres, gdzieś tam drogą mailową i wyślę pocztówki prosto z Tokio. Tak, właśnie z Tokio, ponieważ tam właśnie jadę za półtora tygodnia. I myślę, że taka pocztówka wysłana z drugiego końca świata dla niektórych może być jakąś tam ciekawą rzeczą, tak? Na czym będą polegały zasady konkursu? Tak jak już wcześniej wspominałem, chodzi o piosenki użyte w Roadvlogu. Każda osoba, która skomentuje w filmie, poprzedzając taki komentarz znacznikiem, nawias kwadratowy, no tutaj będziecie mieli ten znacznik, nawias kwadratowy M, zamknięcie nawiasu kwadratowego, minutę, w którym zaczyna się, powiedzmy tam, minuta 37, gdzie zaczyna się utwór i nazwę tego utworu. Wykonawcy nie musicie podawać, no bo link do profilu wykonawcy jest pod każdym filmem w opisie filmu, więc tam można sobie tych utworów szukać. Natomiast niektórzy z tych twórców mają tych utworów naprawdę bardzo dużo, no i ciężko jest się przekopać. Dla osób, które mają trochę więcej czasu, albo znają ten utwór, lub po prostu chcą wziąć udział w konkursie, myślę, że jest to fajna opcja. Za każdy jeden utwór pod każdym odcinkiem osoba pierwsza, która poda tytuł tego utworu, dostaje jeden punkt. W momencie, kiedy Roadlog 5 się zakończy, a zakończy się jeszcze przed moim wyjazdem do Japonii, ja sobie sumuję te punkty, kto ile zdobył i 5 osób, które zdobędą tych punktów najwięcej, dostaną ode mnie pocztówkę. Albo jakiś list, to jeszcze zobaczymy. Także kto chętny, zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie. Roadlog 5, pomimo że zostało bardzo dużo materiału, zbliża się ku końcowi, więc będzie dużo roboty z wyszukiwaniem utworów, ponieważ te odcinki będą bardzo długie. Natomiast sezon, jak ja to mówię, 2017 zbliża się wielkimi krokami, zaczniemy go właśnie od Japonii. Także zapraszam chętnych do udziału w konkursie, Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w odcinkach. Na razie! W obiektyw się patrz, patrz się w obiektyw! To było źle ułożone zdanie, było, Damian. To było źle ułożone zdanie. No to jeszcze raz. Ale ty nie pluj się, to że nie masz zębów. I myślę, że jest to... źle. Znowu, jąkasz się, Damian. Na czym teraz skończyłem? Albo po prostu No dawaj, gąciarza teraz, i beczkę dawaj. Jedziesz beczkę. Ja przepraszam bardzo, ale jak tak można kopiować gąciarza? To jest po prostu niewyobrażalne!